17 czerwca obchodzimy wspomnienie świętego Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi pod Krakowem. Na chrzcie nadano mu imiona Adam Bernard. Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Jako sześcioletni chłopiec został przez matkę poświęcony Bogu w czasie pielgrzymki do mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec. Sześć lat później zmarła matka. Chłopiec kształcił się w Szkole Kadetów w Petersburgu, następnie w Gimnazjum w Warszawie, a w latach 1861-1863 studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem z młodzieżą tej szkoły wziął udział w Powstaniu Styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem i dostał się do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warunkach polowych, bez środków znieczulających, amputowano mu nogę, co zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat. Przez pewien czas przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki interwencji rodziny, aby uniknąć represji władz carskich. Wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie Potem przeniósł się do Belgii i studiował inżynierię w Gandawie. Lecz powrócił wkrótce do malarstwa i ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się postawą chrześcijańską, a jego silna osobowość wywierała duży wpływ na otoczenie. Po ogłoszeniu amnestii, w roku 1874 powrócił do kraju. Zaczął poszukiwać nowego ideału życia, czego wyrazem stało się jego malarstwo. Oparte dotychczas na motywach świeckich zaczęło teraz czerpać natchnienie z tematów religijnych. Jednym z jego najpiękniejszych obrazów jest Ekce Homo, owoc głębokiego przeżycia tajemnicy bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu miano polskiego Fra Angelico. Bez wątpienia duże znaczenie w życiu duchowym Adama Chmielowskiego miały rekolekcje, które odbył u jezuitów w Tarnopolu. W 1880 roku nastąpił duchowy zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił twórczych, porzucił malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając 35 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem pozostania bratem zakonnym. Po pół roku w stanie silnej depresji opuścił nowicjat. Od stycznia 1882 roku leczył się w Zakładzie dla Nerwowo Chorych w Kulparkowie koło Lwowa. Następnie przebywał u swego brata na Podolu, gdzie w atmosferze spokoju i miłości powrócił całkowicie do równowagi psychicznej. Zafascynowała go duchowo świętego Franciszka z Asyżu. Zapoznał się z regułą trzeciego zakonu i rozpoczął działalność tercjarską, którą pragnął upowszechnić wśród polskich chłopów. Wkrótce ukaz carski zmusił go do opuszczenia Podola. W roku 1884 przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy klasztorze kapucynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów wspierał najuboższych. Jego pracownia malarska stała się przytułkiem. Tutaj zajmował się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. Poznał warunki życia ludzi z tzw. ogrzewalni miejskich Krakowa. Był to kolejny moment przełomowy w życiu zdolnego i cenionego malarza. Z miłości do Boga i ludzi Adam Chmielowski po raz drugi zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł się tam na stałe, aby mieszkać wśród biedoty, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy, nie tylko materialnej, ale także i moralnej. 25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert. Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza. Ten dzień jest jednocześnie początkiem działalności zgromadzenia braci trzeciego zakonu Świętego Franciszka posługujących ubogim, zwanego popularnie Albertynami. Albert był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem, odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność. Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz tak zwane kuchnie ludowe. Za jego życia powstało 21 takich domów, gdzie potrzebujący otaczani byli opieką 40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia brat Albert uczył współbraci i współsiostry, że trzeba być dobrym jak chleb. Zalecał też przestrzeganie krańcowego ubóstwa, które od wielu lat było również jego udziałem. Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku, 25 grudnia 1916 roku w Krakowie. Pogrzeb na cmentarzu rakowieckim 28 grudnia 1916 roku stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej. Święty Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 roku na błoniach krakowskich a kanonizował 12 listopada 1989 roku w Watykanie. Święty Albert Kmielowski jest patronem zakonu Albertynów i Albertynek, a w Polsce także artystów plastyków. Postacią brata Alberta, artysty, który porzucił sztukę dla służby Bogu, był zafascynowany Karol Wojtyła już w latach swojej młodości. Tej postaci poświęcił dramat Brat naszego Boga, napisany w latach 1944-1950. Sztukę tę zaczęto wystawiać w polskich teatrach zaraz po wyborze kardynała Wojtyły na papieża. Doczekała się ona również adaptacji filmowej w roku 1997 w reżyserii Krzysztofa Zanusiego. W ikonografii święty Albert przedstawiany jest w szaro-brązowym płaszczu zakonnym, ramieniem tuląc ubogiego. Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie, ty natchnąłeś świętego brata Alberta, aby dostrzegł najbardziej ubogich i opuszczonych znieważane oblicze Twojego syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków, أمن